Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpie, to jest już 15 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. No i dobra, jedziemy z tym wszystkim. Ostatnio to żeśmy nieźle namieszali, ponieważ niestety zamiast się zająć poszukiwaniem żywaczki do stworzenia runy Ognista Strzała, to niestety, kurczę, sobie przenieśliśmy się w całkiem inne miejsce, do ruin magów wody. No i kurczę, żeśmy trochę przejechali fabułę do przodu, ale to już nieistotne. Jedziemy z kolejnymi przygodami. Wiecie co, ten Risen to jednak no jest trochę taki spoko RPG-owy, inaczej to powiem, spoko gierka RPG-owa, ale uważam, że Gothic króluje jako chyba jeden obecnie z najlepszych gier RPG na PC-ta. Nie wiem, może już jest i tak są lepsze. O, tam widzę jakąś kamienną tablicę. Tylko czy ja bym się po nią tam dostał? Bezio, co ty porabiasz? O Boże. Ten Bezio to jednak jest trochę taki dziwny. Nie sądzicie? Ja bym tam chciał wejść. Żądam tego. O Boże, jakie bugi są w tej grze. Ale ja chcę się tam dostać. Mnie tylko na tym zależy. A, widać, że się tam może nie dostanę. Ale tam jest kamienna tablica, kurde. Ja chcę ją dostać do ręki. A ona się może mi kiedyś przydać. Więc proszę was, nie róbcie ze mnie idioty. Chcę tam normalnie wejść. Po ludzku. Nie chcę się z tym męczyć, pieprzyć, wszystko tak dalej, tak dalej. Błagam. Nie, to tylko mogę pływać pod wodą. Pod wodą i nic więcej. O cholera. To możemy mieć mały problem, jeżeli chodzi o dostanie się tam. Przecież muszę wymyśleć. Tak od razu na łatwiznę to ja tam nie wejdę. Roślinkę pozbieram. Dobra, walcz to może kiedy indziej się dostanę po tą tablicę. Moim zadaniem jest iść do miasta. Ale no ja tam widzę tą tablicę, kurde, chcę się tam dostać. Musiałbym jakiś plan obmyśleć, chociaż jest niemożliwe w tym wypadku i w tej chwili. Chociaż nie wiem, powiem wam, nie wiem, czy to by było możliwe. No ale patrzcie, no, jest tak stromo, że nie da rady. A tutaj jakbym popatrzył i spróbował. W sumie nie wiem. Kurde, a dobra, roślinkę pozbieram. Kiedy indziej się zajmę tą kamienną tablicą. Chociaż teraz chcę się w końcu tam dostać do Corini, skupić jakąś żywaczkę i pójść z tym wszystkim do klasztoru i w końcu przejść tą próbę ognia, bo już za długo jestem nowicjuszem, jak na mnie. Za długo. A już powinienem być dawno tym magiem ognia, a jestem jeszcze sobie nowicjuszem. Ale spokojnie, z czasem się to wszystko nadrobi i może nawet jeszcze dam radę dołączyć do wodnego kręgu, jak tylko wykonam te dwa, może nawet i trzy najważniejsze cele: zaginieni ludzie i handlarz bronią. I jeszcze porozmawianie z Lordem Hagenem. Tutaj stoi cały czas sobie ten Igaras, myślę, że kurczę, a może jednak coś mi się udało, a może jednak zostanę sobie tym magiem ognia. Nie, opieprza się, stoi, kurde, nic nie robi. Cześć, sprawdzę, że może Orlan ma tą żywaczkę. Sam by na to nie wpadł. Żywaczkę. Oczywiście.
Nie wiem. Stary, nie masz żwaczki, dziękuję, dobranoc. Sam by na to nie wpadł. No to idziemy do Korinis. Widać, że się nie obędzie nic jednak nie bez jakiegoś trudu. Sam by na to nie wpadł. Jakiś kolos siedzi sobie. Kiedyś z nim sobie porozmawiamy. Jak przyjdzie na to czas odpowiedni, to wtedy sobie z nim porozmawiamy. Ale jeszcze nie teraz, bo jakoś nie czuję się na siłach, żeby jeszcze z bandziorami walczyć. Dopiero jak już będę magiem ognia i będę coś tam potrafił doskonale robić, to może wtedy się będę mierzył z takimi cięższymi przeciwnikami. Ale to może później. Teraz chcę iść do Korinis, znaleźć jakąś żuwaczkę. Byle gdzie, ale bym ją znalazł i po prostu bym cisnął dalej jako nowic już. Zabiliśmy już tą żywą skałę. Znaleźliśmy runę. I teraz postaramy się o stworzenie runy ognistej strzały, którą sobie potem zatrzymamy. Ale to chyba jeszcze trzeba mieć pierwszy krąg. Z tego co mi wiadomo, dlatego wiecie, to też zależy od tego, czy mi się to wszystko uda. A już jesteśmy w Korinis, teraz tylko trzeba po prostu się tam dostać i zakupić żuwaczkę. U którego handlarza ja to znajdę, powiedzcie mi. Handlarzy jest multum. Żuwaczka. Nie masz stary żuwaczki, stary, no proszę cię. To będzie jeszcze gorzej. Zawiódłem się. On po prostu za dużo gada. No może on ma. Lepiej by było, gdyby się przymknął. A jeszcze go okradniemy. Ktoś musi pracować. Dzięki. Pokaż za mi. Hajs. Wybierz. Ktoś musi pracować. Żuwaczka. Lepiej by było, kurde, się no, nie, no ty nie jak? Masz żuwaczki. Nie mów. Polera. A Baltram? A Baltram to jakiś... Nie mów. A pokaż Baltram mi swoje... to jakiś biedak pewnie, no właśnie. Mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. O jest. Może z tą porozmawiam. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Ach, może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Pokaż mi swoje nie towary. Właśnie otrzymałem nową dostawę mikstur. Aha, mistrz Daron, mag ognia, przywiózł je ze sobą z klasztoru. Koleś, czy masz żuwaczkę? To jest, kurde, istotnie ważne. Bo to, że mi, kurde, pokazuje jakieś miksturki, potiony, te pierdoły, to dla mnie to jest, powiem ci, nic. Ja chcę, a właściwie żądam żuwaczki. Czy wy, cholera, macie tutaj kolejny żuwaczkę? I zobaczył Adanus, że prysła równowaga między ładem i chaosem. I zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską. Sprzedam mu jakieś skóry. Dostanę za to jakieś porządne złoto. Czemu nikt nie słucha? Nie wiem już. Poszedłeś do klasztoru, co? Mam nadzieję, że będą cię wystarczająco często wypuszczać, żebyś nadal zaopatrywał mnie w skóry. Tak, spokojnie. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra! Nieźle! Dobra robota! Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Dobra. Jakieś towary. Sprzedaj mi skórki. To jest ważne. Istotnie ważne. Jest żuwaczka. Dobra, a to wydam stówkę. Co mi tam? W końcu przecież zarabiam hajs. Sprzedałem ci skórki, to mam prawo. Jest żuwaczka. Kurde. Ile ja się musiałem natorturować, namęczyć. Nie mów, że o tym nie wiesz. Jestem zbawiony normalnie. A teraz jedziemy spokojnie do klasztoru. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, mam tutaj swój ani mrok. Strzały, bo ja muszę, wiecie, być dopilnowany. Co?
Nie mam ognistej strzały? What the f... Stanął więc między trzeba swymi braćmi koniecznie. I próbował pojednać ich ze sobą. Jednak kurde. Nawet nie mam ognistej strzały. Musiałem ją pewnie zużyć przez przypadek. Tak, to bardzo typowe. Ognista strzała kupuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. On po prostu za dużo. Cholera jasna. Widzicie, jak się dopilnowałem. Nikomu tego nie powtarzaj. Świetnie. Teraz pewnie już mam wszystko. Siarka jest. Nie wierzę. Jest. Dobrze, to ja mogę iść po prostu. Gdybym sama tego nie może chciała. Porozmawiam jeszcze. O. Zaniosłem posążek do klasztoru. Masz problem z głowy. Nareszcie jakieś dobre wieści? Niech cię Ino schroni. Przyjmij to jako wyraz mojej wdzięczności, synu. Doprawdy? O! Interesujące. Świetnie, dzięki ci. On po prostu za chłopie, dużo gada. Żeś mnie teraz nikomu tego nie powtarza. Hojnie wynagrodził. Ojcze, hojności. Dobra, i idziemy do klasztoru. I tam od razu robimy ten runę ognistej strzały. Świetnie, nie no, wybornie. Aż się chce nagrywać Gothica, powiem wam szczerze. Mimo tego, że to jest tak stara gra, a jeszcze trzyma swój fason. A najlepiej jak się gra bez kodów. A pamiętam, jak w dzieciństwie miałem jakieś 6 lat, 7. Może jeszcze nie mogę nazwać tego dzieciństwem, bo jeszcze jestem w tym dzieciństwie, ale już niedługo i niedługo będę wchodził tą strefę procesu metamorfozy dorosłości. Ale powiedzmy, że tam jak miałem 6-7 lat, to grałem w Gothica na kodach. Normalnie taki byłem najarany, że grałem na kodach, ale wiecie, z wiekiem po prostu mózg po prostu dojrzewa i dociera do niego to, że uczciwość to jest pierwszy stopień do nieba, a oszukiwanie to do piekła. Dlatego teraz nie warto w ogóle cheatować, że tak to określę dość drastycznie, bo to po prostu, no nie wiem, nie dość, że buguje grę, to jeszcze, nie wiem, psuje zabawę, ale zależy, kto lubi cheatować. Bo ja na przykład nie, teraz już akurat nie lubię i nienawidzę cheatować, bo to jest coś po prostu niefajnego, takiego... To jest dla szpanu tak naprawdę cheatowanie. Nic więcej jak dla szpanu. Dobra, do klasztoru się wydać stówę, ale tak naprawdę zyskałem coś, bo jeszcze porozmawiałem sobie z magiem ognia. Z tym, który mi wyznaczył dość istotne zadanie, dość kluczowe, bo to ono zależało od tego, czy dołączy do nowicjuszy, czy nie. Więc on tak naprawdę mi bardzo pomógł. Był dla mnie nieocenioną pomocą. Dobrze, idziemy do tego klasztoru i dzisiaj nominujemy się jako mag ognia w próbie ognia, którą dziś zakończymy. I po prostu automatycznie zostaniemy magami ognia. No kto zamknął drzwi? Jakie to jest niedorzeczne. Muszę je otwierać, do cholery. Świetnie. Mają być otwarte, do cholery. Dobrze, idziemy teraz stworzyć tą runę. O tym nie wiesz. Bo już naprawdę jestem zniecierpliwiony dosyć. Dobra, tu mamy stół runiczny. Dajemy, czadu. I co? Nie mogę. Bez jaj. Hej, bez co jaj. Mogę dla ciebie uczynić, nowicjuszu? Może. Przyszedłem studiować pisma. Rozumiem. Jeśli znajdziesz trochę czasu, przyjdź do mnie. Jest pewna sprawa, w której przydałaby mi się pomoc dyskretnego nowicjusza. Oho! Na czym dokładnie polega twoja praca? Szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. What? Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich, jak przywoływać przeróżne istoty z innych wymiarów lub sfer. Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika.
Co więcej, jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów magicznych, których nie ma Gorax. Ale udostępniam je tylko członkom zakonu. Aha. Masz dla mnie jakieś zadanie? Questa ma dla mnie. Tak. Chodzi o tego zwariowanego Ignaza. Mieszka w Korinis i prowadzi eksperymenty nad przeróżnymi miksturami i napojami leczniczymi. No i nad zaklęciami. I to właśnie najbardziej mnie martwi. Widzisz, zastanawia mnie czasami, czy Inosowi podoba się ta jego magia. Aby się tego dowiedzieć, potrzebuję kilku jego magicznych zwojów. Chcę, abyś udał się do miasta i zdobył 3 magiczne zwoje jego produkcji. Tylko nikomu ani słowa. Czy to jasne? Oczywiście. Oto 150 sztuk złota. Powinny pokryć twoje wydatki. O, dzięki. A myślałem, że mi stary pomożesz z tym. Hej, ty! Z runą. Zażądałem próby ognia. Ultar kazał mi stworzyć runę ognistej strzały. A teraz pewnie chcesz, abym nauczył cię odpowiedniej formuły. Tak. Nie za bardzo wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Dobrze. Nauczę cię tej formuły, ale najpierw musisz znaleźć niezbędne składniki. Naucz mnie, jak stworzyć runę ognistej strzały. Aby stworzyć runę ognistej strzały, musisz połączyć na stole runicznym siarkę z kamieniem runicznym. Wow, jaka magia. Moc zaklęcia ognistej strzały wniknie w runę, a ty dostaniesz narzędzie Inosa. Skoro już masz wszystkie materiały, możesz przystąpić do tworzenia runy. Oh yeah! Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. I no i teraz bierzemy się do roboty. Ognista strzała. Ui. Mamy runę, nie wierzę. Świetnie. Proszę bardzo. I teraz... muszę posiadać pierwszy krąg magii. Cholera. A to ze mnie teraz ciapa. Ciapa. To przecież oczywiste. A Parlan mi pomoże? Czy coś się w końcu zmieni? A w ogóle mam jakieś punkty nauki? Mam 10. No ja je lepiej zachowam. Nie musisz o to pytać. Albo je potem wykorzystam na manę, żeby mieć ją więcej. Wypełniłeś wyznaczone przeze mnie zadanie. Ale musisz jeszcze przejść test Dobra, Ultara, super. Proszę. Udało mi się stworzyć runę. Dobra robota, nowicjuszu. Zatrzymaj ją. To twoja pierwsza runa. Kiedy osiągniesz pierwszy krąg ognia, będziesz mógł jej używać. Ku mojej radości udało ci się przejść próbę. Jakieś wieści? Nie. Nic, czym należałoby się przejmować. Okej, no to teraz... Teraz musicie mnie przyjąć do magów ognia. Czy zostanę teraz przyjęty do gildii magów? Gratuluję! Przeszedłeś pomyślnie próbę ognia. Nie wierzę. Od początku byliśmy pewni, że ci się powiecie. Tak godnym sługą Inosa. Jeśli jesteś gotów złożyć przysięgę ognia, przyjmiemy cię teraz w nasze szeregi. Sorki, że zrobiłem cięcie, ale wbili mi do pokoju i wiecie. Teraz... tak, jestem gotów. Jestem gotów, by wstąpić do kręgu ognia. Zatem wysłuchaj słów świętej przysięgi ognia. Czy przysięgasz przed Inosem Wszechpotężnym, jego wiernymi sługami i świętym płomieniem, że od teraz i na zawsze twoje życie będzie stanowić jedność z ogniem, póki twe ciało i dusza nie spoczną w jego świętym domu, gdy zgaśnie płomień twego życia? Przysięgam. Składając tę przysięgę, zawarłeś pakt ze świętym płomieniem. Wow. Noś tę szatę jako symbol tej wieczystej więzi. Super. Teraz, jako członek naszej organizacji, możesz porozmawiać z Lordem Hagenem, dowódcą paladynów. Chętnie poznamy jego zdanie na temat całej tej sprawy. Jesteś wolny. Możesz się udać do Korinis. Wierzymy tylko, że niezwłocznie przyniesiesz nam jego odpowiedź. Oczywiście.
kazam jedno życzenie. Mam jedno życzenie. Po przyjęciu w nasze szeregi, każdy mag ma prawo domagać się spełnienia jednego swojego życzenia. Czego więc sobie życzysz, Dobrze, i teraz mamy trzy życzenia. Które wybrać? I tutaj musimy podjąć najtrudniejszą decyzję. Dyrian, który popełnił przestępstwo, domaga się od magów ognia, aby mu pozwolili zostać w klasztorze na dłużej. Opolos, który chciał ze mną na temat biblioteki porozmawiać, poprosił mnie, abym porozmawiał z magami ognia i mu udostępnili bibliotekę. Oraz Babo, który był kiedyś ogrodnikiem, ale został zdegradowany do sprzątaczki i po prostu chciałby znowu zostać ogrodnikiem klasztoru. No, powiedzmy tak, Dyrian. Dyrian popełnił przestępstwo. Chciałby zostać w tym klasztorze. Bardzo mu na tym zależy. Opolosowi znowu chciałby uzyskać dostęp do biblioteki, bo ma już dosyć pastwienia się nad owcami. A Babo, który ma już dość sprzątania, chciałby w końcu robić to, co najbardziej lubił, czyli ogrodnictwo. O Boże, jestem teraz w takiej sytuacji, że normalnie nie wiem. Dobra. Zamykam oczy i na 3-4 wybieram los. 3-4. Pragnę, by przyklasztorne ogrody zostały powierzone pieczy nowicjusza Babo. Niech tak się stanie. Od dziś odpowiedzialność za nasze ogrody przejmie nowicjusz Babo. To była słuszna decyzja. Zamknąłem oczy i przytrzymywałem przycisk. To była teraz najlepsza decyzja. Z czego mogę się teraz nauczyć? Przede wszystkim masz prawo poznać wielką tajemnicę kręgów magii. Dzięki niej będziesz mógł wykorzystywać runy. Słupcio. Zgłębiając kolejne z 6 kręgów magii, będziesz mógł posługiwać się coraz potężniejszymi zaklęciami. Super. Odpowiednie formuły poznasz od braci z naszego klasztoru. Każdy z nich specjalizuje się w pewnej dziedzinie. Karas na przykład jest mistrzem przywoływania. A Hyglas może cię nauczyć tajników magii ognia. Super. Mistrzem w dziedzinie magii lodu i grzmotu jest Marduk. Parlan natomiast wprowadzi cię w pierwsze kręgi i pokaże kilka istotnych inkantacji. Aha. Ale każdy z nich nauczy cię tylko magicznych formuł. Stworzeniem odpowiednich run musisz się zająć sam. A rozumiem. Dziękuję, mistrzu. Porozmawiam jeszcze z nimi. Czy chciałbyś mi powiedzieć coś jeszcze? Nie, bracie. Nie teraz. Bratem mnie nazwał. Nie wierzę. Jakie? Nie w tej chwili. Idź, proszę, i zajmij się swoimi zadaniami. Masz jeszcze wiele do zrobienia. Dobra, idę już. Ta-ta-ta-ta-ram! Mam już szatę maga ognia, aż się cieszę, kurde. Jestem cały happy. Chła, chła, chła. A teraz mnie wprowadź... Złożyłeś przysięgę, bracie. Na co mi runa? Witaj w naszych szeregach. O kręgach magii opowiem ci, kiedy zdobędziesz większe doświadczenie. Weź ten kamień runiczny. To znak twojej mocy. Dobra. A teraz mnie wprowadź w pierwszy krąg. Wprowadź mnie, proszę, do pierwszego kręgu magii. Magia pierwszego kręgu pozwala na używanie stworzonych przez siebie run. Możesz nauczyć się magicznych formuł i samemu tworzyć runy. Każdy z nas specjalizuje się w jakimś rodzaju magii. Zastanów się więc dokładnie, który z nich wybierzesz dla siebie. O tym było wiadomo od dawna. Dobra. Kto ci to powiedział? Kurde, już... O, to jeszcze sobie zwiększę moc magiczną. Chciałbym powiększyć swoje magiczne zdolności. Mogłem ci powiedzieć dobra, wcześniej. Jeszcze sobie magnę zwiększę, pięknie. Można to było zrobić. I w końcu jesteśmy w posiadaniu runy ognistej strzały. Teraz jeszcze z Babo porozmawiamy.
Jak się masz? Dziękuję magom za moje zadanie. Cieszy mnie praca w ogrodzie i mam nadzieję, że magowie są ze mnie zadowoleni, panie. O, panie! Widzisz, szacunek trzeba należycie. Nikt nie słucha. Nie musisz o to pytać. Jak leci? Lojalnie wypełniam zlecone mi zadania, mistrzu. Co dzień Inos stawia przede mną nowe wyzwania. Będę nadal pracował nad doskonaleniem siebie. To tylko gadanie. No i pozytywnie myślisz o Polsce. Krążą ostatnio różne plotki. A Dyrian pewnie nie będzie zadowolony. Nie, Dyrian opuścił klasztor. O, z tego wyniku mógłby jeszcze więcej kłopotów. Odszedł. A w sumie nawet dobrze. Jest o wiele spokojniej. Idziemy teraz do Goraxa, bo on ma pas maga ognia. A on mnie tylko bardziej wzmocni. O, potrzebuje miejsca do spania. Po prawej stronie jest pusta komnata. Proszę, oto klucz. W środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Okej, dziękuję. Potrzebuję paru rzeczy. Pas maga ognia jest. Szarfa ognia. Kupuję ją. Ciach. O, jakiś kostur jeszcze sobie mogę trzasnąć, ale to zaraz. Najpierw ja coś muszę sprzedać, takiego mniej użytecznego. Za złoto. Ciach. Szczerze mówiąc, ja kuszą nie będę strzelał za bardzo. Dlatego ja sprzedam to, co trzeba. Kurde, ile tych śmieci tu mam. Kość goblina. Stara moneta. Nie ma żadnej wartości, dlatego ją zostawiam. Żwaczkę zostawiam, runę też zostawiam. Te takie najważniejsze rzeczy zostawiam, bo one się mogą kiedyś przydać. Poważnie mówię, akwamaryn zostawię. Wiecie co, może też się zainteresuje robieniem mikstur. To też może być istotna rzecz. Kwarcyty zostawiam. Te takie ważne rzeczy zostawię, bo się przydadzą. Kostur maga ognia 900. Obrażenia 60. Wymagana siła 30. Bramia do walki bronią dwuręczną 3. A ja nie mam aż tylu siły, więc przykro mi bardzo, ale w tej chwili nic nie będę mógł takich rzeczy kupić. Chwileczkę. Jeszcze mogę sprzedać tą. O, szatę nowicjusza. Jeszcze ci sprzedam zaraz. Muszę się porozbierać. O, założę sobie ten pas. Szarfę ognia. Dobra, i tą szarfę nowicjusza sprzedam. Proszę. I to by było chyba na tyle. Dziękuję bardzo. Okej, okay, no i wiecie co? Przejdziemy się do Corinis. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Jako mag ognia. Nie, i tak nikt. Świetnie, normalnie, wybornie. Czuję się jak prawdziwy mag ognia. Zjem sobie to i owo. Krzew. Pięknie, nie, normalnie czuję się bosko. Jako mag ognia. Idziemy teraz do klasztoru. A wiecie co, ja ten mógł to ja chyba zdejmę, bo on mi się już nie przyda. Mam teraz, kurczę, runę ognistej strzały, więc za pomocą tylko tej runy będę się posługiwał i ewentualnie będę walczył piką bojową magów ognia. Nie no, świetnie wyglądam. Aż jestem zadowolony z tego, że dołączyłem do magów w ognia, chciałem powiedzieć wody, kurde. Tylko wiecie, nie mówcie, że ta szata jest czerwona, że już jestem jakiś wróg, tylko po prostu szata czerwona tutaj u nich oznacza, że to jest płomień, ogień, życia. Więc wiecie. No to pięknie, mamy takie podstawowe rzeczy. Ognista strzała, jak już będę zyskał więcej expa, to przede wszystkim będę sobie manę zwiększał i uczył się nowych czarów. Naprawdę nie, no jestem pod wrażeniem tego, że już zostałem magiem ognia i że mogę tutaj spokojnie już prosperować u nich jako mag ognia. Jest naprawdę coś pięknego. Dojdziemy do Corinis i
wiecie co, zakończymy pierwszy rozdział, tak dzisiaj już po prostu trzeba już z tym skończyć, rozdział zakończymy i będzie to na tyle, tak wam powiem. 15 odcinków, jeden rozdział. Jak ja uważam, że to tak rozsądnie zakończyłem. Zakończę ten rozdział w 15 odcinkach. Jeden rozdział. Ale naprawdę ciężko było mi dostać się jako mag ognia, bo musiałem wypełnić próbę ognia. Musiałem oddać posążek Inosa, bo gdyby nie posążek Inosa i Daron, to ja w tej chwili musiałbym wydać 1000 sztuk złota i przynieść owce. A tak naprawdę to udało mi się. Jako wyjątkowo uzdolniony człowiek, bohater, no wiadomo, pokonanie śniącego i zniszczenie bariery to dla niego już jest nic. A dołączenie do magów ognia to już w ogóle dziecinnie proste. Okej. Świetnie, normalnie świetnie. Mogę stąpać jako mag ognia. Ha, ha, ha. No to do Lurda Heigena. Idziemy do niego, porozmawiamy z nim i zakończymy pierwszy rozdział. Tak uważam, że to już jest ten najwyższy czas zakończyć to, co zacząłem po prostu wszystko. No i w miejscu tym teraz przerwałeś i chaos mi. No i w drugim rozdziale zajmiemy się bardziej, już wam mówię, zaginionymi ludźmi i handlarzem bronią. Z górnego miasta wpuszczamy. Jestem magiem. Śmiesz stawać na drodze wybrańcowi Inosa? Można wierzyć we wszystko. Nie, oczywiście, że nie. Przed wybrańcami Inosa bramy zawsze stoją otworem. To puszczaj. Bluźnierco, módl się o łaskę Inosa. Tak, wybrańcze. Teraz to mają szacunek do mnie. Nie sądzę, że cholerne skurczybyki. Dobra, to bardzo idziemy typowo. Sobie, idziemy. A, to znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do górnego miasta. Skąd masz tę szatę? Przyszedłem próbę ognia. Niesamowite. A więc to wszystko musi się dziać z woli Inosa. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Jasne. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. Jasne. Nawet jeśli należysz do zakonu Inosa. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. On po prostu za dużo gada. Gdzie mogę znaleźć Lorda Hagena? Przebywa w ratuszu miejskim, na samym końcu górnego miasta. Jednak nie zostaniesz tam wpuszczony, jeśli nie podasz dobrego powodu. Mój mąż uważa inaczej. Dziękuję bardzo. No to możemy iść. On po prostu za dużo gada. I zakończyć dzisiaj rozdział, który trzeba już to zakończyć. No to idziemy. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Jestem, kurde, magiem ognia, więc... Jestem magiem ognia. Tak, oczywiście. Wybacz mi, wybrańcze. Wykonuję tylko polecenia. Dziękuję. No to idziemy przed same oblicze Lorda Hagena. Witam. Słyszałem już o tobie. Jestem Lord Hagen. Królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Corinis. Jestem zajętym człowiekiem. Więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w górniczej dolinie. W dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz, tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć.
dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu. Nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli ktoś może coś powiedzieć o tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko Inosa? Oko Inosa... Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Mam na to twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą. Drugi rozdział. Powrót do kolonii. Dobrze. A więc już rozpoczęliśmy rozdział drugi, zakończyliśmy pierwszy rozdział i kończymy już 15 odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie jak zwykle ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, z tej strony był Skorpio. Na razie, do następnego odcinka.